Kawusia na dobry początek dnia. I jedziemy. Witajcie moi kochani. Dzisiaj przejazdy z zawodów rogoźnika, które odbyły się w ubiegłą niedzielę. I tutaj mamy przejazd podstawowy z LL80, który jechało mi się całkiem przyjemnie. Ładne, równe, energiczne tempo, skoki bardzo dobre, troszeczkę tam popukała, ale ostatecznie i tak całkiem spoko to wyszło. No z tego przejazdu jestem najbardziej zadowolona podczas tych zawodów. Nie stanowiło ona dla nas jakiegoś większego wyzwania, spokojnie, ładnie przeprowadzony parkour, także było spoko. Natomiast co do rozgrywki, to jest seria super pomysłów. Pierwszy zaprezentujemy za chwilę, dokładnie teraz, i w tym momencie odcięło mi mózg w rozgrywce i skręcamy sobie 360 stopni w miejscu. Dlaczego nie? Przecież dla konia 180 cm to jest super, super skrót. Ja podziwiam tego konia, że cały czas szła do przodu. Tutaj znowu sobie skrócimy, bo czemu by nie? Przecież to jest konkurs ścigany, jedziemy jak najkrótszą trasą. Uwaga, bo jedzie wielki koń. Mamy czasami szybkości, tym bardziej na tych zawodach sprawa była taka strasznie dziwna. I raz była bardzo do pchania, za 3 sekundy była już bardziej do trzymania. Tutaj też bardzo fajnie odpowiedziała na głupi pomysł, że nas wyratowała. No koń na pewno lepiej się spisał na tych zawodach niż ja. To na pewno. Dla mnie w odczuciu nie były to najlepsze przejazdy w naszym życiu. Tu mamy już Eleczkę. Eleczka, no jedna z przyjemniejszych co prawda w moim życiu Eleczek na niej. Ale no nie najlepsza, może nawet nie w top 10, bo właśnie tutaj jest jeden z super pomysłów na jaskusa, gdzie ciekawa miała tak, że w jednej sekundzie ciągnęła za węgidło, była twarda, pół sekundy później była już taka, że była, o dobra, jednak ci odpowiem na to przytrzymanie, więc było kilka takich momentów, szczególnie na ten szereg i za chwilę będzie też na przedostatnią przeszkodę, że w milisekundzie odpowiadała na to, co się dzieje przez cały zakręt, i nagle jest pusta na węgidle, więc no ciężko jest z tym koniem pod tym względem, żeby dobrać właśnie użytą siłę do tego, co się dzieje po prostu na parkurze, bo w jednej minucie jest koń 300 kilo na węzidle, a w drugiej znowu nie ma w ogóle go na węzidle, więc no coś będziemy z tym kombinować. Podsumowując, były to jedne zawody do zapomnienia, ale jedne z lepszych w tym sezonie.